Everybody was kung fu fighting. Gotowość to moje. Animowana wycieczka w świat beztroskich lat 80., kiedy to różni safandułowaci klasowi luzerzy w ciągu pół roku stawali się wszechmocnymi karatekidami uprawiającymi krwawy sport. Tłuściutki i niezgrabny miś panda w wyniku starożytnej przepowiedni trafia do tytułowego świata kung fu, gdzie razem z innymi zwierzętami poznaje tajniki wschodnich sztuk walki. Oczywiście mamy jeszcze złego Lamparta, który próbuje w tym wszystkim namieszać, ale robi to tylko po to, by dostać słuszny łomot od naszego misia. Finalnie mamy więc miłe połączenie Bruce'a Lee z opowieścią o Kubusiu Puchatku, czyli wielką pochwałę tłuściocha. Nic dziwnego, że obżarci hambuksami Amerykanie walą na Kung Fu Pandę drzwiami i oknami. Całkiem nieźle, panno. Nieźle, raczej klasa sama w sobie. Masz rację. W sobie. I am the American dream, the blood of this city, the undying machine. The overpriced medicine, the murderous regime, the tough guys front and the one behind the scene. David Ayer to specjalista od twardego męskiego kina policyjnego. Był scenarzystą Policji i Dnia Próby, tak więc do chłopaków z blachą na niebieskim mundurku ma stosunek ambiwalentny, ale zabarwiony delikatnym, homoseksualnym podziwem. Królowie ulicy to kolejna wariacja na stary, dobry i sprawdzony temat. Mamy Los Angeles lat 90., w policji panuje korupcja i ktoś musi z tym szajsem zrobić porządek. W obsadzie Forest Whitaker, raper The Game, próbujący udowodnić, że jest twardszą mendą od 50-centówki i śliczny Keanu Reeves, który chce nam mówić, że jest bardzo, bardzo twardym policjantem. To was si guča. Najbaro festival ja si tu. Emir Kusturica powraca do polskich kin. Co prawda tylko jako producent, ale zawsze to lepsze niż nic. Gucza to typowo słowiańska komedia o dziewczynach, instrumentach dętych i urokach gry na trąbce. Dla melomanów. Tata, obiecu, pracujemy, da ci danas na miru pusti, ako ga pobediš na stranu. Idea was it for us to come up to the snow? It's beautiful here, you have to admit this. It's beautiful, but Jamaica's beautiful and warm. Małżeństwa i przekleństwa. Jak inteligentnie zauważył jeden z naszych użytkowników, to film z murzynami na śniegu. Pomińmy jednak milczeniem ten zdekarasistowski oksymoron i skoncentrujmy się na meritum. Za małżeństwa i ich przekleństwa odpowiada niejaki Tyler Perry, czyli specjalista kina o Afroamerykanach dla Afroamerykanów. Ach, zawiało poprawnością polityczną. Jak jednak specjalista od komedii obyczajowych, których białych jest jak na lekarstwo, sprawdzi się w słynącej z tolerancji i szacunku dla inności ojczyźnie Orła Białego, się zobaczy. Tyler Perry, why did I get married? Because at some point everyone asked, why did I get married? Cztery kobiety. Historia czterech kobiet, z których każda należy do innej warstwy społecznej. Bohaterkami są prostytutka, która chce zmienić swoje życie, młoda mężatka samotna w małżeństwie, bezdzietna gospodyni domowa pragnąca dziecka i stara panna żyjąca w świecie, gdzie nie dotarła jeszcze moda na singli. Choć panie żyją w kulturowo usankcjonowanym matriarchacie, okazuje się, że niedole ich nie są mniejsze niż w klimatach wszechobecnych macho. Krótko mówiąc, i tak źle, i tak niedobrze. Może faktycznie facetów należy wysłać na Marsa, a kobiety na Wenus? Papa Dubai.